Cześć! Dziś pokażemy Wam, jak rozpoznać MMI, potem wymienimy MMI na wyższą wersję, a następnie zainstalujemy Android Auto i CarPlay w Audi A4 B8. Zapraszamy! Naszą przygodę rozpoczynamy od wymiany MMI w Audi. Dlaczego musimy to zrobić? Wyjaśnimy to na małej prezentacji. Jeśli Cię to nie interesuje, śmiało możesz przewinąć film do przodu, nikt się nie obrazi. Otóż możesz mieć MMI 2G i ono występuje w wersji Basic. Wtedy masz mały czerwono-czarny ekran i pokrętło sterujące obok drążka zmiany biegów. I to jest bardzo ważny element, bo po nim można poznać MMI, po tym manipulatorze. W wersji High ekran jest większy, jest kolorowy i można też łatwo rozpoznać tę wersję, wchodząc w ustawienia, odnajdując wersję po tych dwóch literkach SW. Możesz też mieć MMI 3G i ono też występuje w wersji Basic i rozpoznasz tę wersję wchodząc w ustawienia i znajdując skrót BNAV. Wersja High i 3G Plus analogicznie, tak jak pokazano na obrazku, będzie miała te skróty. Ważne jest dla Android Auto czy CarPlaya, że musi to być wersja MMI minimum 3G High. To jest też związane z rozdzielczością tego ekranu. I dlatego w tym Audi, które dziś pokazujemy, musimy najpierw wymienić MMI z wersji Basic na High. Jeśli komuś to pomoże, to przed chwilą widzieliście te literki, te skróty, po których można poznać MMI, a teraz widzicie to w formie takiej graficznej, gdzie przedstawione są modele Audi i poszczególne roczniki wraz z oznaczeniem, jakie radio czy jakie MMI tam najprawdopodobniej się znajduje. I teraz mały test. Jesteśmy w Audi A4 B8, jest duży ekran kolorowy, więc pewnie jest to MMI 2G High lub 3G, ale nic z tych rzeczy. Nie ma tu bowiem manipulatora obok drążka zmiany biegów, a pod wyświetlaczem na panelu są nazwy radia. No, może być symfony, koncert albo chorus. I w tym wypadku nie jest to MMI, tylko wspomniane wyżej radio, symfony, chorus albo koncert. Tak więc wymieniamy najpierw ekran MMI, a co za tym idzie cały dekor, ponieważ ekran MMI 3G High jest większy. Oczywiście wyświetlacz to nie wszystko, bowiem musimy wymienić tutaj też całą jednostkę. Żeby Was nie zanudzać, darujemy Wam też szczegóły związane z tak zwaną ochroną komponentu. Uwierzcie nam na słowo, że to da się zrobić. I dopiero teraz, kiedy mamy już MMI w wersji 3G High, możemy podłączyć pod to MMI moduł Android Auto czy CarPlay. I tym sposobem mamy już CarPlay czy Android Auto w Audi A4 B8. Po menu poruszamy się za pomocą fabrycznego manipulatora. Największy plus takiego doposażenia auta to mapy Google. Hadron. Thank you.
Oczywiście Android Auto czy CarPlay to dużo, dużo więcej niż same mapy od Google, ale to pewnie wiecie, skoro oglądacie ten film. Jeśli chcecie tak doposażyć swoje Audi, to kontakt do nas i potrzebne linki są jak zawsze w opisie tego filmu. A tymczasem do następnego razu.